ja witam serdecznie na antenie News 24, zapowiadaną już wcześniej naszą brytyjską korespondentkę Agnieszkę O'Connor. Dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry, Aniu, witam Państwa bardzo serdecznie. Dobrze Cię widzieć, choć widzę, że pogoda w Londynie londyńska. Londyńska, tak. Jest zimno, szaro i ponuro. To tak jak w Warszawie, choć przypuszczam, że mimo wszystko u nas gorzej. Agnieszko, Boris Johnson znów jest na pierwszych stronach gazet. Z jakiego powodu? Tak, faktycznie. Boris Johnson jest teraz znowu w centrum uwagi. Mimo tego, że jest w tym momencie takim już szeregowym parlamentarzystą, wrócił do ławek parlamentu brytyjskiego, który tutaj za mną się znajduje, to jednak cały czas się o nim mówi. No, teraz mówimy o nim ze względu na wizytę, która odbyła się w Ukrainie, podczas której spotkał się z prezydentem Zeleńskim i z przedstawicielami rządu ukraińskiego. Także spotkało się to z niemałym szokiem tutaj w Wielkiej Brytanii, bo no, pojawiły się spekulacje tu w parlamencie, że takie działanie może osłabić autorytet Rishiego Sunaka. Natomiast rząd i oficjalny rzecznik premiera Rishiego Sunaka wystosował oświadczenie, że nie, absolutnie nie. Rishi Sunak wspiera Borisa Johnsona w tym. Wspiera również każdego polityka, który pokazuje, że Wielka Brytania stoi murem za Ukrainą. I rzecznik również potwierdził, że rząd Wielkiej Brytanii pokrył koszty ochrony Borisa Johnsona właśnie na tej wizycie na Ukrainie. Natomiast sam Boris Johnson powiedział, że pojechał, bo został zaproszony i chciał pokazać solidarność z Ukrainą. I ogólnie wizyta odbiła się dosyć dużym echem tutaj w Wielkiej Brytanii, ale też za sprawą takiego dosyć dużego felietonu, który Boris Johnson napisał tutaj w gazecie Daily Mail. On napisał tutaj felieton aż na prawie 2 strony i felieton bardzo mocnymi słowami rozpoczyna się. Tutaj Boris Johnson używa no, takiego dosyć przekleństwa, można by powiedzieć. Ja tego nie zacytuję dokładnie, bo nie wiem, czy mogę na wizji. Użyję innego słowa, ale tytuł felietonu to jest: na co do diabła czeka Zachód? I tutaj Boris Johnson wzywa w tym artykule Zachód do jeszcze większej pomocy Ukrainie. Mówi, że opisuje w ogóle wszystkie traumatyczne i barbarzyńskie rzeczy, które zobaczył na Ukrainie. I mówi, że nie ma wątpliwości, że Ukraina mimo tego wszystkiego wygrywa i wygra tę wojnę, ale musi mieć więcej głębokiego ognia artylerii, żeby poradzić sobie po prostu z Putinem i z obroną. Polityk ironicznie też odniósł się w tym artykule do kanclerza Niemiec Olafa Scholza w związku z przekazaniem czołgów Leopard. Powiedział, że no słuchajcie, gdzie zachodni świat potrzebuje teraz tych czołgów, by bronić północnej Westfalii, czy może żeby jeździć przez wioski w Wiltshire. Także nie potrzebujemy ich teraz, trzeba je przekazać Ukrainie. No i premier też, były premier uważa, że odrzuca po prostu obawy o to, że zwiększenie dostawy broni spowoduje reakcję nuklearną Putina. Boris Johnson uważa, że Putin nie może sobie pozwolić na atak bronią atomową, ponieważ traciłby zbyt dużo. Przede wszystkim ryzykowałby gwałtowną odpowiedzią Zachodu, ale także ogromnym niezadowoleniem państw takich jak Chiny, Afryka czy Daleki Wschód, a także rosyjskiego społeczeństwa. W swoim artykule również zwraca się do Polaków i pojawiają się właśnie wzmianki na temat Polaków i Polski w tym artykule. Boris Johnson pisze, że Ukraińcy walczą za nas wszystkich, ale przede wszystkim za Gruzinów, Mołdawian, Polaków i kraje bałtyckie, bo w odpowiednim czasie Putin może zagrozić również tym państwom. Jestem dumny, że Wielka Brytania przeznacza 14 czołgów Challenger 2, ale teraz czas na inne państwa, bo Ukraińcy potrzebują setki takich czołgów i takie czołgi powinny otrzymać od Polski, Niemiec i innych krajów. Tak właśnie uważa Boris Johnson no, w tym artykule, który pojawił się zaraz po tym spotkaniu na Ukrainie.
Z tego wszystkiego, co mówisz, wynika, że no nie dziwnym jest, że prezydent Zełenski nazwał byłego premiera Wielkiej Brytanii prawdziwym przyjacielem Ukrainy, ale skąd te relacje są tak serdeczne? Czy to już wcześniej się zaczęło? Jak to wygląda? Faktycznie Boris Johnson jest swojego rodzaju takim przedmiotem kultu wręcz już na Ukrainie. Można powiedzieć, że zdecydowanie jest postrzegany jako bohater. Tutaj w kraju ma dosyć sporo kłopotów i często pojawia się na pierwszych stronach gazet, no niestety z nie do końca właściwych powodów. Natomiast na Ukrainie jest bardziej popularny niż niejeden z polityków. I rzeczywiście nawiązała się taka bardzo ciekawa i taka przyjaźń między dwoma przywódcami. Myślę, że tutaj są takie trzy filary, które są często wspominane. To jest przede wszystkim reakcja Borisa Johnsona na początku wojny, jego charakter, ale także potrzeba pokazania takiej siły międzynarodowej Wielkiej Brytanii po różnych siniakach, które no niestety doświadczyła po Brexicie. I zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Jeżeli chodzi o reakcję Borisa Johnsona, to nawet jego najwięksi krytycy wyrażają uznanie za jego zdecydowane, twarde no i silne poparcie dla Ukrainy. Kiedy rozpoczęła się inwazja wojny, wszyscy pamiętamy, że no, Ukraina czekała na reakcję świata. Wielu przywódców zwlekało też z reakcją. Natomiast Boris Johnson był jednym z tych przywódców, który prawie że od razu przeszedł do takiej bezkompromisowej retoryki, do pomocy militarnej, dyplomatycznej. Także tą swoją postawą i taką też takim przywództwem intuicyjnym na pewno dodał dużo otuchy Ukraińcom, ale też sprawił, że nie czuli się tacy samotni na samym początku. I zarówno Zełenski, jak i społeczeństwo ukraińskie no, odwdzięczyło mu się taką właśnie miłością do polityka. No i jego osobowość, też charakter, no, na pewno nie jest takim konwencjonalnym politykiem, także nie można go włożyć w jakieś takie sztywne ramy. Nie jest takim też sztywnym politykiem, który ma wyprasowane wszystkie swoje przemówienia i jest po prostu, pokazuje się z takiej perfekcyjnej tylko strony. Jego przemówienia są bardzo charyzmatyczne, bardzo od serca, często bardzo spontaniczne, no i przebojowe, także to na pewno też sprawiło, że zyskuje taką popularność. To rezonuje po prostu z Ukrainą prawdopodobnie. Pamiętamy przecież, jak przyjechał na samym początku i przedstawił się, powiedział: dobry dzień, nazywam się Boris Johnson, jestem Boris Johnson z Londynu. No nie wyobrażamy sobie chyba dużo polityków, którzy właśnie w ten sposób przywitaliby się na pierwszej wizycie takiej dyplomatycznej. Także na pewno to miało duży wpływ. No i ten element taki geopolityczny tutaj też często jest wspominany, o tym, że po Brexicie no, Wielka Brytania też szukała takiej okazji do tego, żeby pokazać swoją siłę, pokazać swoje takie muskuły dyplomatyczne, pokazać, że jest nadal potężną siłą militarną i na arenie międzynarodowej. I tego typu okazja, no niestety, mimo że jest taką okazją no, traumatyczną, to jednak daje taką platformę Wielkiej Brytanii. To na pewno też jest w jakiś sposób, w jakimś procencie wykorzystywane. Tak uważają niektórzy krytycy. A jak jest oceniane przez Brytyjczyków i przez media w Wielkiej Brytanii to zaangażowanie byłego premiera? Prasa, media i też społeczeństwo, są różne opinie na ten temat. Jedna z opinii to jest taka, że no nie można na pewno zarzucić Borisowi Johnsonowi takiej pasji i autentycznego zaangażowania w sprawy Ukrainy, że widać, że ta przyjaźń też nawiązała się i ma ona też bardzo dużo takich autentycznych elementów. Natomiast też ta wizyta na Ukrainie Borisa Johnsona zbiegła się z kolejną kontrowersją odnośnie byłego szefa Wielkiej Brytanii. Zbiegła się z ponowną kontrolą finansów Borisa Johnsona w związku z zarzutami, że przewodniczący stacji BBC miał pomóc byłemu premierowi w zorganizowaniu gwarantora pożyczki na kwotę 8
600 tysięcy funtów, a Johnson później miał zarekomendować pana Sharpa na stanowisko przewodniczącego BBC. To są oczywiście takie oskarżenia, które się pojawiają. Rzecznik Borysa Johnsona zaprzeczył, powiedział, że jest to nonsens, powiedział, że tak, faktycznie byli na kolacji, ale znają się od 20 lat. No i co z tego? Wielka rzecz, tak powiedział rzecznik prasowy Borysa Johnsona. Natomiast Partia Pracy wezwała do niezależnego dochodzenia i pan Shark, przewodniczący BBC, też poprosił o wszczęcie takiego dochodzenia właśnie, żeby wyjaśnić całą sprawę. No i w poniedziałek powołana została komisja, która bada właśnie, w jaki sposób, czy te nominacje miały miejsce i czy nie doszło do jakichś do jakichś okoliczności, które wskazywałyby na przekroczenie. Natomiast pojawiają się też prasa, również komentatorzy zastanawiają się też, czy wizyta Borysa Johnsona na Ukrainie ma jakiś związek z może jego potencjalnym powrotem do polityki. I są tutaj dwie teorie. Jedna teoria mówi, że faktycznie może być takie prawdopodobieństwo, bo każdy premier potrzebuje też takiego zostawienia dziedzictwa, takiej spuścizny. Też wiemy, że Boris Johnson, mimo tego, że miał wiele sukcesów, przynajmniej takie dwa duże sukcesy na swoim koncie, przede wszystkim poprowadził partię konserwatywną do największego zwycięstwa wyborczego od 32 lat, no i przeprowadził ten sławny Brexit bardzo twardo, bardzo prężnie, co mu zyskało bardzo dużo takich followersów tutaj w partii konserwatywnej, ale ostatni rok jego rządów, no niestety jest związany z wieloma skandalami, z kontrowersjami i tutaj wiele komentatorów zastanawia się, czy przypadkiem ta wizyta nie ma też no, na celu podreperowanie tej reputacji i być może w dłuższym jakimś czasie, czy ma związek właśnie z planami powrotu do polityki. Ale są też krytycy tego, mówią, że nie, absolutnie nie, że gdyby chciał w najbliższym momencie wrócić do polityki, to miałby już teraz kolumnę w jakiejś gazecie, regularnie pisałby felietony, żeby wywierać wpływ w takiej większej platformie, a pojawiły się ostatnio informacje od wydawnictwa HarperCollins, że Boris Johnson podpisał umowę na wydanie pamiętników, na wydanie swoich wspomnień, które już niedługo mają się ukazać, no i mają być to pamiętniki, jakich nie widzieliśmy do tej pory, także zobaczymy, czy faktycznie tak się stanie. Sezon na pamiętniki w Wielkiej Brytanii, najpierw książę Harry, teraz Boris Johnson. Dużo się u was czyta i pisze. To całe szczęście tak naprawdę dobrze chyba świadczy o kraju i jego mieszkańcach. Agnieszko, bardzo, bardzo dziękuję za twoją relację. Życzę ci miłego dnia, pomimo tego, że pochmurno i ponuro, to ja wiem, że ty znajdziesz w sobie radość życia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dziękuję serdecznie.